Dzień dobry, komenda stołecznej policji. To ustawiam 23 na godzinę, dobra? Okej. Okay. Uważaj na słowa, bo moi koledzy mieli dopuszczające zachowanie. Starłem się o niedostateczne. Bardzo cię nie lubię! Dlaczego dziś znów łapa drży? Za dużo kofeiny masz we krwi. Na szczęście jest to nowy dzik. Ten sam smak, a kofeiny brak. Ten sam smak, kofeiny brak. Siemanko widzowie, dzisiaj ważny dzień, 13 października, kręcimy reklamę dla naszego nowego produktu, call sheet profesjonalnie, prawda, rozpisany, wszystko jest, wszyscy na czas. Są młodzi aktorzy, z nami właśnie robimy młody odpowiednik Robura. Będziemy kręcić na siłowni i będziemy się dobrze bawić, przede wszystkim będziemy się dobrze bawić. XS-eczkę potrzebujemy czarną na pewno, żeby fajnie wyglądał nasz młody odpowiednik Sakera. Młody odpowiednik Sakera, Saker często chodzi w In Blacku, tak mi się wydaje. Dajmy może z czymś z przodu, żeby był dziczek. Dziczek taki, o taki. Z najnowszej kolekcji Energy. O, tak. Nowa technologia, druk 3D, chyba wow, idealny. Wow, widzowie, to będzie idealne. Dziękuję bardzo. Mamy XS-kę dla ciebie, czarną z kolekcji Energy. Zmierzymy i zobaczymy, czy będziemy jeszcze szukać dalej. Także śmiało rozpakowujcie. Dla ciebie mamy taką błękitną, w której często chodzi obca. No i wydaje mi się, że git, że to jest to, tylko trzeba będzie ją przeprasować. A ty będziesz jak obca. Ja będę młodym kozlo. Obca. Siedzi? No i super, dobra, to metkę. Wiesz co, i tak zrobimy tak, i tak ci pewnie teraz metki podpinamy, a później zabierzemy się za prasowanie. Broda jest właśnie, rośnie broda. Tak, broda i już koniec. No. Chyba jest okej, nie? Dobra. Nie no, to jest no, to jest za mocne, tak, rozumiem. Tak. O kurwa. Ten baton jest pojebany. No, już nikt nie powie, ale że... jak będę powiedział, że dobry. Serio. No, tak szczerze, bardzo dobry. Musi być dobry. No, ja myślę, że już Paweł teraz możesz Aventadora wybierać. Jak będę powiedział, że jest dobry baton. Ale już mam, za opinię szczerą. Już mam zamówionego. Oho. Ale Jarne, wiesz co to jest? Nie wiem. Ale już podziękujesz. Nie, nie wiem, ale dzięki. Ja nie będę na nim pił, bo te energetyki to niezdrowe są. To chciałeś powiedzieć? Nie. A co? Nie wiem, co to jest. Ograniczasz kofeinę, tak? Słyszałem o tym. Możesz do tego kofeinę. Czy barwniki? Co tu zrobić? Co ograniczasz? Jak uratować łoś? Teraz mógł się czegoś fajnego napić. Barwników się boisz? Rozjebiemy ci głowę, tu nie ma ani tego, ani tego. Słuchajcie, jest konkurs, do wygrania są dzisiaj buty. Jaki to jest model? Tak. Rozmiar 47 i 1 trzecia. 48. A 48, gdzie nic nie jest to źle z tymi butami. To ja jestem zły pod te buty. Tutaj dajemy zdjęcie na ekran właśnie z sesji, gdzie byłem w tych butach. No i tam ci, co mnie znają, chłopaki, była beka w chuj, że typowo ten but, że o co chodzi, nie? Że tak typowo ten but pode mnie nie pasował. Chciałem czegoś nowego spróbować. No i tak często jest, że jak się nowych rzeczy próbuję, to często niepotrzebnie, dlatego one są w konkursie, a nie na jasze. Warunki konkursu: musisz mieć rozmiar stopy 48, musisz lubić Adidasy, sub, koment i jutro odpowiadamy na komentarz pod tym filmem. Były tylko raz śmigane na sesji i uwaga, bo tak to karma cię dojedzie, nie możesz wziąć udziału w konkursie, jeżeli twój powód musi być po prostu czysty, taki, że podobają ci się buty, a nie, że masz jakiś pojebany fetysz, ty pojebie. Odnośnie filmiku, bo wiem, że mamy 15 sekund, ale i tak będziemy nagrywać nadwyżkę, bo może będziemy mieli 30 sekund. No tak. I mi brakuje na przykład czegoś takiego, że na początku tego filmu jeszcze nie wjeżdża muzyka i jest pokazany ten problem w postaci, że któryś młody nie daje sobie rady z czymś. Na przykład
przykład nie wyciska pustej sztangi. Czyli i wtedy wiesz, i to szybko ograć, bardzo szybko. I wtedy po prostu ktoś mu wyciąga łapę jak tu i jest piona zbita i jest proces. Okej, okay, podoba jest mi się. Muzyka. Podoba mi się. Nie? Mówiliście już, że to jest reklama Be Like Mike zainspirowana, nie. Czy to sobie koncepcja Be Like Mike Gatorade'a? Kurczę, pamiętam tą reklamę, już oglądałem jakoś z 15 lat temu, jak byłem małym chłopcem, mega... Bo w kiedy ona wyszła? Nie. To jest z 80-tych lat reklama. 80-tych, 90-tych. Ale właśnie no, widziałem ją 15 lat temu i ona wróciła do mnie, ta reklama, jak był ten serial o Jordanie. No i mieliśmy jakoś bezkofeinówkę zareklamować. Trzeba oddzielić jasno, że jest napój kofeinowy i bezkofeinowy. Fajnie też jest, no nie ukrywajmy, na pewno są 12-latkowie, którzy piją dzika kofeinowego, więc fajnie jakoś jest pokazać, że jest ta alternatywa i smakuje tak samo. I że warto ją pić, no. I na tym będzie polegała reklama, żeby oczywiście zareklamować napój i sprzedać go jak najwięcej, ale przy okazji zrobić coś dobrego i pokazać dzieciom, że bezkofeinówka jest fajna. Tym bardziej, że łapiemy się już od jakiegoś czasu, że większość tutaj osób wybiera bezkofeinowe póki co, bo troszeczkę już od kilku lat tej kofeiny u nas jest nadwyżka, nie? Że po prostu z racji tego, że ten dzik smakuje jak soczek, no to wchodziło 200, 400, 600 kofeiny, 3 puszki, a teraz można sobie do posiłku napić się dzika i nie ładować układu nerwowego za dużą ilością kofeiny. Ale generalnie, jak już o tym mówimy, to pamiętajcie, energetyk nie jest zły. Kofeina działa pozytywnie na nasz organizm. Czyli WK nie jest złe, reklamując energetyka. Energetyk w odpowiednich ilościach jest dobry, może pomóc. Więc kluczem jest tutaj edukacja młodszych i starszych. I trening siłowy. Ogólnie już wszystko przygotowane. Mam właśnie sobie szamkę, jadłem przed tym. A co do bezkofeinowego, to jest mój wybór właśnie przed nagrywką, nie? Też zauważyłem to, że u każdego na biurku stoi to. I nie wierzę, że im bardziej smakuje, bo to jest smak ten sam. No, do jedzenia to, a no. Przed treningiem. No, właśnie kofeina. Zawsze było tak, że do jedzonka też się brało, no. A jednak... No dobra, to ja po tobie. Cześć. Co? A, siema. Na nagraniu to się przywitam. Co się, Bartek, śmiesz? Jest, makijaż będzie? Puderek delikatny. Z setu jesienno-zimowego staraliśmy się zrobić pełną kolekcję, która zawiera możliwie jak najwięcej elementów. Będą akcesoria, których nigdy nie było jeszcze w sprzedaży. Będą nowe bluzy, nowe wzory, motywy z OZK się pojawią też. Będzie też motyw karbonowy. Koszulki w kolekcji są wykonane z różnych dzianin, które mają specjalne właściwości. Ultimate Fit to jest nasza wiskoza ze specjalnym wykończeniem. Nazywamy ją drugą skórą. Materiał jest elastyczny, przewiewny i podkreśla sylwetkę. Natomiast Perfect Fit to nasza bawełna z elastanem. Opina łapę, podkreśla talię i jest bardzo wygodna. Długim procesem była produkcja kurtek i kamizelek, nad którymi pracowaliśmy praktycznie od stycznia. Niełatwo było znaleźć szwalnię, która podejmie się tego zadania i dbamy o to, żeby produkty były wykonane z dobrych jakościowo surowców. Na przykład wypełnienie naszych kurtek i kamizelek jest z naturalnego puchu. To są nasze nowe kurtki z odblaskowymi elementami. Będzie motyw OZK, to tutaj jest na tej bluzie. I będzie też motyw karbonowy. Tutaj są spodnie, które mają inaczej wykończone suwaki niż do tej pory. Kieszenie są dosyć pojemne. No i to jest taki króli regular. No dobra, no więc zaczynamy wszyscy już gotować na planie zgodnie z czasem. I zobaczycie, co się teraz będzie działo. Zapraszam na plan! Kot! Cięcie! Okej, okay, no dobra, no to ja dzisiaj nagrywam tą piękną reklamę i jeżeli, nie wiem, coś będzie takiego, że będziecie się jakoś gorzej czuć z czymś, co będziemy robić, będziecie chcieli przerwę, to w każdym momencie możecie powiedzieć, to jest normalne i bez problemu, wszystko mówcie. Mamy plany ujęć, które chcemy zrobić. Przebieg będzie wyglądał tak, że zaczniemy sobie od ławy. Będziemy musieli jakoś zrobić CGI, czyli efekty komputerowe specjalne, żeby on to podniósł. Chyba, że podniesiesz 20 kg, chodzisz na siłownię? Chodziłeś kiedyś? Jeszcze? Nie? A ile masz lat? 11.
Właśnie to dużo jak na 11-latka. Prostuj ręce, tak jakbyś chciał złapać sztangę. I czy wysokość będzie dobra? Lewa ręka tu. O, no. Tak jest. Spoko jest. Nie. Do, o, ty, ja dałem. To założymy. Też ma za dużo kofeiny. O! Dla ciebie, więc nie polecam. Wygracie. Ja gram. Soti? Seti. Seti? No, Seti na to nie znasz? To nie ma tyle siły, żeby... Ale teraz jeden z najlepszych graczy. Fortnite. Na świecie. Że nie mam na świecie. Ja już gram tutaj to 4 lat. 4? No, ładnie. To ile miałeś, jak zacząłeś? Jak zacząłem, miałem 4. Co ty gadasz? To ja kompa bym nie włączył, jak miałem 4. Wy przegrywacie właśnie z takimi ziemkami. Pewnie byśmy nie mieli szans z tobą, nie? Jak gramy tak rzadko. Na One Day One to możemy. Może wyścigali jeszcze. Ale akcja. Parę razy tylko, wiesz, bo nagrywaliśmy odcinki z tego, a od nas chyba właśnie ty, Robur, nie? Najwięcej Fortnite. No, ale teraz przerwę miałem kilka miesięcy. Wiesz, żebyś z nim przegrał, on 4 lata ciśnie. No wiem. A grasz z budowaniem czy bez? Z budowaniem. Ja też bym przegrał. Bez budowania. Ale bez budowania. I tak byś przegrał. To już sprawdzimy, ale z budowaniem wiem, że bym przegrał, bo nie mam jakby zapamiętanego tego, no nie potrafię po prostu. Ja gram na Xboxie, no i mam mniej kuźni. No teraz jak kiedyś masz miałem. Plan ogólnie, treningowy? Jak po prostu, czasem. Zrobiłam no. Jak ciężarki. A jak trafiasz na siłownię, to co zazwyczaj robisz? Czy bardziej to raczej w domu sobie tak robię jakieś ciężarki, coś takiego minimalnego. Albo się jakoś podciągam, albo nie wiem, bombki robię. A tak to bardzo fajne. My na wyjeździe ostatnio z owcem robiliśmy codziennie rano pompki. Codziennie to raczej chyba nie można. Nie mieliśmy wyboru. Pobijaliśmy rekordy codziennie w pompki. Ogólnie to nawet bez tego zdjęcia. To ja mam poświęcić się serio, no. Jesteście mega podobni. A dawaj teraz spróbuj więcej agresji w sobie, no. I akcja. Na przykład mama zabrała ci pomocę. U nas było dobre. O, agresja była. Była agresja. Kontrolowana. O tak. Siedzisz? Po prostu tak. A. Tylko zbijamy sobie. Nie jak ja, bo nie ma co kopiować. Już przestałam. Nie ma szans, żebym z tą wszedł do oktagonu, nie? To nieźle. A czemu przystałeś? No bo teraz zaczęłam grać w piłkę i już biegam. Biegasz? Sportowa Polska. No jest. 8 lat, 4 lata Fortnite, 3 lata judo. A wy co? A i biega. I piłka nożna. I koszykówka. Czasami. Może zamiast reklamy nagramy challenge. Jak się sprawdzamy. Tak, ale on szuka przeciwnika do oktagonu, to ten. Ja się cykam. 3,5 lata roku judo to nie, dzięki. Ale Robur trochę starszy ma. Możecie się pokulać. Ty, a jak podciągniesz spodnie, o tak, to ci się utrzymają tu pod kolanem? O, ty, chyba tak zrobimy też. Ja tak lubię nosić. Spoko? Może być? Czy dziwnie? Nie. Że tak czasem robię. Jakieś ciepło, a zapomniałam sutenek. No. To o co chodzi w ogóle, nie? Tylko bez biegania i judo. A co, sprintów nie lubisz? Nie, jakby mogę, tylko że wtedy się szybciej męczę. Ja też przestaję lubić sprinty od paru lat. Uszyły kamizelkę? Prosto z maszyny do szycia. Przyjechały 20 minut przed sesją w zasadzie.
Gadaliśmy, że niedopracowane jest to otwieranie nogą, a jest dopracowane. Nie jest. I w Mercedesach też nie jest. 10 na 10 ci otworzę. Nie, to nie działa od zawsze. W żadnym modelu. Źle robiliśmy. Ej, on myśli, że to otworzy, naprawdę. Nie otworzy. 10 na 10. Ale to jest ogólne. Wadliwy element współczesnych samochodów i to jest we wszystkich markach. Nie zrobisz tego i tak, to by nic nie dało. Po prostu przypadkowo się zajrzałeś. Ja też miałem takie momenty, byku, że parę razy ci się udało i myślisz, że to działa, ale nie, to nie działa. Zaraz. Każdy robi tak, nie? Ale to są memy na ten temat, że nawet tak zrobisz, czy tak, to nie ma żadnego znaczenia, w końcu przestajesz to używać. Zawsze tego używam. Ale zobacz sobie, jak się nazywa po angielsku to? No to wpisz sobie to po angielsku i napisz memę. Dopisz memę. No. Ale wiesz, może już w końcu właśnie dopracowali. No, mówię ci, że 10 na 10 otworzę. Zrobił to w chuj. Nie robiłem. Ale mu głupio. Zrobił tak, rozejrzał się i poszedł do przodu. To tak? Trzeba robić 20 razy, żeby zaskoczyło. Czarny, nie? Nie, czarny? 10 na 10. Trzeba zrobić Aliego, nie? Albo Alanika. To tam zadziała, jak ja zrobię to? Ty nie, ale ja też. Czyli ale trzeba Alanika zrobić. No. Wymaga to trochę sprawności, co? Warto trenować. A ciężkie masz? To samo, co ci pokazuję. Nie, na telefonie. No, no to zajmę. Ej, to ale działa. Zgrzewki, przysięgam ci, że 10 na 10. Od twojego rocznika to naprawili. Ej, naprawili to od tego rocznika. Właśnie w końcu działa. Ale czekaj. Teraz musi zadziałać. Kurwa, zadziałało. No to poprawili. Szacun BMW, no. Małe. To X5, powiem wam, wróciliśmy. Mieliśmy Chevroleta Suburbana na wyjeździe. Jedziemy pewnego dnia na wysokości siedzenie w tym Suburbanie podjeżdża tir. I my na wysokości tego tira, w sensie kierowcy z tira, jedzie jakiś X przed nami. Ja się pytam, ty, to X1 czy X3? A to X5 jechała i ona pod nami tak. Ale ja nie umiem się komuś patrzeć w oczy i się nie śmiesz. To nie, to patrz mi na nos albo patrz mi na brew, nie? Ale i zrobimy tą pionę później spróbujemy, że coś sobie przybijemy, to możesz się wtedy ześmiać ze mnie. W sensie, że uśmiechnąć się. I teraz robimy pionę i ty okej, będzie dobrze. Teraz ciśniemy i zaczynamy trenować jak Rocky. Oglądasz Rockiego? Nie. Jeszcze nie oglądasz Rockiego? Obejrzę jak wrócę. To musisz zobaczyć, jak Rocky trenował za Apollo Creedem. Dobrze, jest czas, żeby to nadrobić. Zawsze jak ktoś u nas wyciska na ławie, to chłopaki stoją po bokach i dopingują. I teraz będziecie wszyscy stać i dopingować małego owce, żeby wycisnął ten ciężar. Przykładowo, mocno! Jedziesz! Coś takiego, nie? Dokładnie tak. Więc proszę, ustawcie się tutaj. Ja zaraz was będę pojedynczo ustawiał. I akcja. Dobra, i teraz zostawcie sobie w takim ułożeniu i każdą dwójkę z osobna zrobię, jak dopingujecie, no nie? Dawaj mocno, dawaj! Tak jest, dawaj mocno, tak! Jest, super. A ja miałem wykazywać wysiłek? Nie, nie było ciebie. Chodziło mi tylko głównie o ręce tutaj. Ale nawet jak nie ma kamery, to wykazuj wysiłek. To propagujemy. I akcja. Jest! Kurwa! Mocnie! Potrzebuję, żebyście stanęli bliżej siebie, bo się zrobił duży odstęp między nami. No. I tutaj się patrzysz, jakbyś chciał. Jakbyś był bardzo zły na tą część stali. I akcja. A jakby wstał, zrobił takie i się odwrócił do nas, a my wiesz, po prostu to, nie? Zrobiłeś 200 i do kamery podszedłeś. Zrobisz patrz, teraz coś takiego, to już jest po podniesieniu, jest akcja i zrobisz tak. Bardzo cię nie lubię! Do kamery, okej? Okay? Zrobimy tak? No i mówisz do kamery, i nie kontrolujesz się. Bardzo cię nie lubię! Dobra? I akcja. Bardzo cię nie lubię! Tu jesteśmy.
pójdziemy sobie tam, spróbujemy tam zrobić banerek, bo jest pusta przestrzeń i tam sobie zrobimy, więc idziemy tam na tą pustą przestrzeń i później sobie pójdziemy tak jak wjeżdżaliśmy na ten most tam, nie? Czemu foty nie zrobiłeś? A tamtędy wejdziemy. Kliki na trzepach. Widziałem, że w briefie była taka fotka na Sakera. Kto mnie tak wpierdolił, wiedząc co mam z plecami? No dobra fota, co? A kusi, ale 30 lat ma człowiek. Nie wiem, czy spróbować tego. Kurwa. Pamięta jeszcze coś ten trening pod wyspę. Czemu on paszport wyciąga? Kursatu? Komenda Stołecznej Policji, może taka fota, co? Stołecznej, zadzielaj no, z tą ekipą. Nocny rewir. Dzień dobry, Komenda Stołecznej Policji. Co panowie? Porabiają na ławce? Ja nie zdałem 3 razy, a ty ile razy nie zdałeś? Powiązane, no nie? Wspólnie, czyli tak gdzieś kulturystykę. Pączek chciałem, żeby zrobił tarczowanie, no nie? O. Ty byś chciał biegać? Ja nie może być tarczowanie. Tarczowanie też nie. Pączek, tarczowanie. No wy będziecie hunterkami Bicki. Bicka zrobimy. Niestety musimy pode mnie, nie pod ciebie. Pod ciebie to byśmy zrobili 10 obój, nie? Tu będą za duże, tu zdecydowanie będą za duże. Ale czy tutaj cię nie opija, nie? Nie, szczerze. Jeszcze mocniej? Tak. Dobra. Umiesz proste uderzać? Lewy prosty na przykład? Lewy tak. No, właśnie bardziej tak sobie zrotuj tą rękę, nie żebyś takim młotkiem uderzał, nie? O, no, lepiej. Zobacz, tak sobie uderzasz? Idę tak ręki. Lewy prawy spróbuj. Odwrotnie. No, lewy prawy. No, jeszcze raz. Zaraz. Prawy mocny idzie, no. A wyprostuj bardziej rękę pod koniec, żeby nie była cały czas ugięta, nie? No, dobrze. No, możesz lżej. Nie będziemy się tak męczyć, bo to pewnie będzie trwało. Ja weź sam lewy. Sam? No, podejdź za mnie. No, zobacz, nawet to spodziesz może. Armisz się pobił, jakbyś się podnożył, go nie zdołał, tylko też stąd. Też z takiej pozycji, jak masz gardę i uderzysz, jakby się powy, bez obniżania ręki, tylko stąd idzie. Stąd idzie. No, spróbuj jeszcze raz. No, nie uderz mu powy się. Stąd zaczynasz, tylko stąd. Ale to normalne na pierwszy raz. Nie przyjdzie się pierwszy raz zawsze, jak się stanie. Punik jakoś zrobił. Punik jakoś zrobił. Zobacz, jak ja lewy, no to ty musisz. Tak, tylko że jak mnie otwartą, no to by było lepiej. Możesz zbić. Dobrze? Nie od prawej, od lewej też. A sama lewa? No, boję się podchodzić. Sama lewa. A zobacz, jakbyś chodził w tylko samochodzenie. Ja się odsuwam, a ty idziesz do mnie, no. Widzisz? Nie chodzimy normalnie, tylko chodzisz zawsze tak. Od lewej zaczynasz i prawą dostawiasz. Ale ja się robię na samo. Jesteś leworęczny? A, to dużo zmienia. To rzeczywiście, no to wyjdzie, dobra, to będziemy robić prawy, lewy, dawaj. I prawa z przodu, dobra. Dobra, teraz chcesz kopnąć pewnie, nie? Front kicka zrobimy. Czyli? Okay? Czyli ja na przykład idę na ciebie i chcesz mnie zastopować, więc walisz z prawej nogi front kick. Albo z lewej, którą masz tak bardziej naturalnie. Nie? No, ja idę na ciebie i ty... Dobrze, no. O, dobrze, tylko uważaj, żeby mnie walnąć, bo cię będzie bolało. Walnąć tutaj w mięsień, nie? O, dobrze, no.
Nie boli? Nie. Dobrze. Wejdę i skończę. No dobrze, dobrze. Jest zmęczony? Nie. Jeszcze. Dawaj, cztery proste, szybkie. Dobrze. Jeszcze raz. Cztery proste i na koniec sierp. Dobrze. No. Pociągamy jeszcze po prostu z tą pomoza. Oszczędziłeś go? Czy go zajechałeś? Zajechałem. Fajnie by było, jakby mógł bez mówienia. To by było już łatwiej. A tu? Tu? Bukuję strasznie, bo nigdy tego takiego to nie miałem. No i jest nieprzyjemny, taki nie jest. Która jest już? 5 godzin już. Kurde. Ja 5 lat. Zawsze radę. Nice, ja możesz próbować. Nice. 3 połóweczki. Elegancko. Okay. To jeszcze pochwyt. No poczekaj, poczekaj, poczekaj. Trzymaj siłę. Zobacz, podchwytem pełne dwa ruchy. Dobry. Z żabeczką. Szerzej stań, szerzej. O. Dobra. Nie czujesz coś? To 20 kg. No czuję trochę. Nie zimne też strasznie. Tylko właśnie szerzej możesz sobie ustawić stopy, to zwrócisz mi udział. I jak już będziesz schodził do dołu, to staraj się, żeby kolana się nie schodziły do środka, tylko właśnie, żeby na zewnątrz szło. Będzie fajnie. To ustawiam 23 na godzinę, dobra? Okej. Może dwa. Rozgrzej się. Wolno to, co? Nie. Dobra, już, już. Już, już. To nie, niżej, niżej, biorę cztery. Kompilację, no tu trzeba uważać, nie będziemy szybko ustawiać, bo jest dużo ostrych kantów. Dawaj, ho, łapę zrobimy. Tutaj pójdziemy, bo tu nagrywają, też będą łapę robić. Tu są twoje. Zobacz, bo jeden więcej. Miarę lekkie. Lekkie? No na spokojnie, teraz zobacz. Zrób sobie tak. Drugi będą. Tak, łapy. No. I teraz postaraj się podnieść. Dobra. A na zmianę chcesz. Fajnie, fajnie. Jak klasyczni kulturyści. A jak chcesz jeszcze fajnie wyglądać w kamerze, wiesz jak może zrobić? Fajnie będzie pod kamerę, jak będziesz tak trzymać. Mhm. I to się nazywa młotkowe. Tak? O tak, no. Ale nie ma... O, zginasz w ramieniu cały czas. Zginasz tutaj. Fajnie, nawet leci z biodra, tylko sobie pomaga intensywnie. Ale na zmianę i teraz druga, nie? Jedna. Teraz robisz bardziej wiosło, patrz. Tutaj musisz iść. Ciach. Czaisz? Ciach. I druga ciach. O, załapałeś w końcu. Co, czujesz pompę? No. Czujesz? Czuję. Dawaj jeszcze kilka ruchów. Widzę, że masz zapas. Nie. To może we czwórkę zrobimy. Jakie uczucie? Nauczył się, żeby nam przytakiwać, nie? Rodzice powiedzieli, słuchaj, jak owca ci zada pytanie, to powiedz, jest moc, ogień, styka. To już wystarczy, żeby adaptację to wymusić u ciebie w ciele. Zobaczysz, jak jutro będzie piekło i łapa ci urośnie już jutro. Myślę, że będziesz czuł, że jest odrobinę większa. Nie dużo, ale odrobinę. A jakbyś to robił przez 3 miesiące, to byś miał największą łapę w klasie. Co? Dzięki wezmę. Dwójki? Łatwiej pójdzie. No. Efektywniej. A, weź takie, że wiesz, żebyś spokojnie sobie robił, nie? Efektywniej pójdzie. Jest. Żeby nie było lipy. Gadałem z Bartkiem, że zajebiście ten long wyszedł. Z tego materiału. Ja go na sesji miałem. Wrócę do longów. Ale czekam na ten na spotkaniu, co był. Ten piżamowy. No, ale ten fajny, no. Albo dobra, bardziej w tamtą. A dobrze, dobrze. 3 sekundy mogę tam być na górze. Dobra, pączek, daj bliżej do mnie, tylko pączek. Chcesz
że mój kolega się uruchomił? Słyszałeś, ile będzie u ciebie? Kolego, chcesz się zesrać przez tą barierkę? Zager i Pączek bliżej do mnie. Które się ustawiają. Dobra. Dobra, jak coś tu powiedz mu, że jest, zaczyna się kolejka. Wiedziałem, że nie zejdziesz. Uważaj, żeby mój kolega ci nie zaświecił, kurwa. I co, wysyłasz kolegę, tak? Tak. Miałeś sam zejść. To dla ciebie szans. No to schodź. Uważaj na słowa, bo moi koledzy mieli dopuszczające zachowanie. Otarłem się o niedostateczne. Wiem, o czym mówię. Znam takich jak ty. Miałem więcej nieobecności niż obecności. Hamburger z moim Jędrze. 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 Max Burger jest w moim Wiedrze. Lepsze jedynie znajdziesz w Biedrze. Które potem znajdziesz w moim Biedrze. Tak jak paski na zebrze. Kolego, chcesz się zesrać? Przy takim innym ludzie? Zesrać, bo już ten z lewej coś się ura, widzę. Grać jeszcze scenkę, jak to jest taka patologiczna sesja. Saker, ty będziesz kojarzył, że oni to robili. Albo przez zęby jeszcze ten, kto potrafił, tak? Ja nie umiem tak, ale robi jeszcze tak przez zęby taką lekki wężyk pod nogi, nie? Tak jak... Ładnie, dziewczyny! Pływa. Moim zdaniem Błażej i Ogień to nie jest dobre połączenie. Albo później przyprawą jeszcze go, a nie, nie mam przyprawy. Korynka, jak możemy pomalować kurczaka, żeby się nie wydawał surowy? Błażej chce go zapalniczką i dezodorantem potraktować. Żeby się nie wydawał surowy? Tak. To tak chyba biały musi być, nie? Tak biały. Nie, żeby był taki jak przypieczony. A, jak przypieczony. Może przyprawą go posypię. Jakimś przyprawami może właśnie. No, nie, są przyprawy, mam. No, Bartek zna moje możliwości. Sosem barbecue. Ale wierzę, że mi możecie nie ufać. Sosem barbecue. Ja pieprzem się posypie. No. Służycie? Nie będziecie przekrawać go. On już jest przekrojony. Pan nie przekroi. Jest cały kurczak na pół przekrojony. To jest cały kurczak. I obaj dostaną po połówce kurczaka na tą tacę. Jak chcecie. Ja, jak chcecie go przypalić, jestem. Na siebie. Nie, ten kurczak. Bez kombinacji. Ten kurczak. Ja muszę jeszcze ten, żeby jeszcze... Jeszcze jedną zróbmy tylko, no tak, z, że robimy parę mniej. Tak się zwie. A, że puszka. Że... Akcja. Patrzeć na jedzenie, na siebie i na jedzenie. Na ręce, mucha się ci robi. Dobra. Ale to dobre ujęcie. To są rzeczy, których nie zaplanujesz. No. Dobre ujęcie. Dodatkowy komentarz. W Margowo musisz wydać... A i ta sekunda mucha. Dobra, to mamy to. No dobra. Mama. Wszystko jest. Jakbyś jeszcze ją zjadł, jak wtedy kończę. To co, mogę to powiedzieć? Koniec zdjęć!